No to sobota, pogodę mieli fajną, to się notowali. 8 lipca, umycie mają, tutaj 2023, tu już jest Tour de Silesia. Dzisiaj jadą na 500 i na 300, baza, ja jutro tu będę startował. Audi jest, pod namiotami śpią. TDS pisze. Ogień. Tutaj ktoś się uważaj. Ogień. No, ogień. To nie do końca po śląsku napisane. Ogień. Tutaj będzie start jutro. A tu jest ten monitor. Meta start. Tour de Silesia. I baza. Pusto tu. Tour de Silesia. Oni tu do życi wiadom. TVS, telewizja Silesia, Śląsko telewizja. TDS. Ja, no to do zobaczenia jutro. Słuchajcie, roztomili, nadszedł wielki dzień. Tour de Silesia, 9 lipca 2023. Grupa 6. Dotarłem tu autem. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Za 10 minut jadymy. Edyta Wróblewska. Edyta Wróblewska. Edyta Wróblewska. Michał Wróblewski. Aleksandra Katława. Joanna Ludwiczak. Joanna Ludwiczak. Jest. Bogdan Dymek. Jest. Leszek Giemczyński. Jesteś Bogdan Dymeta. Piotr Nusik. Kumplujemy na sprawie. Jest. Jest. No i tak. Jakub Dybo. Widziałem tego ciebie zapisanego, ale myślałem, że tu jest grupę dalej. Grzebek Szymto. Jest. Jeden. Zapraszam na trasę. Wszystkiego dobrego. Będziemy jedynie na nowego powrotu. Finał ze złotą. Ale mamy 7 godzin czasu. 15:25. Pierwsza sztajfa na Tour de Silesia 2023. No, wyprzedzają mnie, ale mnie to loto koło życi. Byleby się wyrobił w tym czasie. To ja nie jadę na wyścig.
Pamiętajmy, że największe sztajty jeszcze przed nami. Skrócili sobie drogę, a po gaśnicy pojechali ten zielony i czerwony. Biały jechał dobrze. Biały nie mają nic kwalifikacji. Ja tu jadę, oczywiście. Mnie tam innych wyniki nie interesują, mnie interesuje mój wynik. Mamy sumkę. Aj, na Rzumkowice. Ola Sumkice. A napiszę wam na filmie. Minęła godzina, żyję w Golasowicach. Jadę w kierunku Jarzumkowic. Jadę harpagany na kolarkach, ale szutry ich wyeliminują za chwilę. A raczej powoli. Bo w Żydkowie ponownie asfalt się pali. Badnikiem. Ale cóż, cisnemy. Wjeżdżamy do Zbytkowa. Granica prusko-austriacka. W Prusach tam już była Austria. Zbytkowie. Cóż. Nasion w Cieszyńskim. I w moim Gnauchałym Macie. Nie o czym tego dali. Ten w Rzeszkowie ściepali asfalt. Ja o tym wiem. Ale już ja się chciałbym zrobić. Ale na budowę dzisiaj. Finały ekipa filmowa. Dzień dobry, jak się jedzie, roba super fantastycznie. One są w Zabłociu. To już rzekie na Mnichu. Mnich chybie nasze tereny. Kiedyś Pierun tu kurzy cigarety. Wonią też. Godzina 10, półtorej godziny jadę już. Między Chybiem a Landekiem. Granicę normalnego absurdu, ja je w Brunowie, słuchajcie, jakieś 3 km od swojej chałupy. I kurde Silesia jedzie. Mają z nimi. I po Sierowie. Chyba to jakby chałupie. To wjeżdżam na trasę, ta jeżdża codziennie do roboty.
idzie, to nie widzę, czy to idzie, ale chyba idzie. No to mamy richty 2 godziny i jeszcze 5 godzin czasu, także spoko. Nie myślałem, że to tak szybko mi przejdzie ta pierwsza tajla, ale teraz ta długa tajla będzie już sztajfować. Za chwilę będzie punkt kontroli. A moja droga do roboty. Tu jest za codziennie. Także Revelation. 10:27. Jademy gnał 2 godziny. To jest chyba rekord życiowy. Żeby ja tu godowa 2 godziny daje. No ale teraz już tak pięknie nie będzie. Już będą sztańce. Już 30 na superplacie jest. W sensie temperatura. Garmin mi fajnie pokazuje trasa. Na razie nie narzekam. Lewo w końcu do roboty, ale nie dzisiaj, dopiero jutro o 4 rano. Ja bym tak żył jeszcze po tym dzisiejszym wyczynie. Coś trzeba podpisać? Tak, przepraszam, według grupy to jest. No wiesz, rarytas jest, czyli stopka. No pewnie. A ja tu niedaleko mieszkam także. Tak? Jakieś 4 km stąd. Na Dolnym? W Ligocie. W Ligocie. To sami stoi. No tutaj do roboty też często jeżdżę właśnie codziennie. Głowa mi powiem. No, spokojnie. Ja się pokrywam.
No, słuchaj, my tam sobie, no, szczerze, no, to nawet, że powiem, że będziemy szybko mieli 9 weseł. I wiesz, i my są przyjeżdżani też tam, gdzie więcej wesel jest. Ja, my mieli, wiesz, po 2-3 wesela w tygodniu. No i my praktycznie... Dobra, podpisał jeszcze i można jechać dalej. Banana, że chce żółcia, skorzeja. Dzień dobry. 5 godzin czasu niecałe. Ciśniemy. Tak to ciśniemy do jasienicy. W jasienicy mamy zjazd. Potem zaś jest tajfa. Do Świętoszówki i potem jeszcze Grodziec, Wielowicko, wieszcząc na pierście, co tam już będzie ginął. Dzikar. Jedzie całkopolsko tutaj. Wsi warszawioki, nawet ze Sosnowca. Gadzina ze Sosnowca. Ja. No to teraz troszkę takiego odpoczynku się zrobię. Bo mi dali cisną, ale ja nie. Ja muszę trochę dychnąć, bo oni mają nogi choby szczudła, choby jakiś szczapy albo bierla. Ja jednak mam test takiego, ja tak nie pocisnę też. Ale dosłownie, sonikierzy mają nogi jak szczapy. Dzisiaj nie jada w zandałach. Powinien jak w zasadzie, bo jest jeszcze ciepli jak ostatnio. Patrz, nowo. Mamy piękny widok na nasze Beskidy. Wjeżdżamy do Jasienicy. Jedna z najbardziej widokowych miejsc, jakie tutaj są. Naprawdę piękna rzecz. Fantastyczna sprawa. Chciałem, żeby była taka pogoda, zamawiałem ją. Macie dowód na poprzednim filmie. Na poprzednich dwóch w zasadzie, bo ja robiłem z tej objazdy trasy PC2.
pogoda, żeś zamawiał i mamy za pół. Teraz to jest linkę. Wycisnęmy na jaźń. A widzicie co by było, jakby on ten małko wjechał wcześniej. No to dali jaśnica, także objeżdżą tym toryn na dole wąt, najbardziej widokowe miejsce w całej trasie. To no widzicie, Beskid Śląski przed nami. Ja te góry objechał wszystkie rowery, oczywiście po wirchu, od Błatni przez Szykowce, Sztołów, Klimczok, Szyndzielnia. Ach, jak ja to dzisiaj skończę i będzie ten by medal jakiś, okay? To będzie mój największy rowerowy sukces w historii. Wy jak przewiniecie film, to już będziecie wszystko wiedzieć. Nie, na trasie jeszcze nic nie wiem. Ja ginął staro sztryka. Ze Skoczowa na Bielsko-Białą. Nic nie jedzie. Nie pojedzie długo jeszcze. O, jak fajnie. W telewizji będziemy. Telewizja Silesia jest z nami. Taką mam informację. Śląsko Telewizjo. Za fajnie. No to są już pieszczęta. Na metaj.
uwaga. No, jakby to chodzi. Mocno tarczyć. Trzeba się delektować przyrodą, pięknymi widokami. Nie jakimiś tam cyframi na cyframlacie. No ale największa sztajka już za mną. Na około 12. No, są my już w Ochabach. 33 km do Zastajcy, raczej Rajzy. Słowo. Ale my cisniemy dalej. No, oni tam na tych kolarkach to są harpagrany. Ja się nie kwalifikuję do takich. Nie tam żadne cyfry nie interesują. Tak, godą. Może kiedy będzie ten film oglądał, to się wnerwi. Ale wolność tą tu w swoim domku. Ja godzę to, co na język przyjdzie i się z tym nie smola. Idzie na umowę Wisła. Rzeka. No i trochę mi się dobo to wyznaczy. Już trochę robi czuję. Żyć też. Harpagany tak cisnęły. Cisnęły i na światłach stanęły. A jeden z nich jedzie w galopa. Czorny. 30 stopni w takich galopach szatry. Pozdrowiony youtubera Pawła, co? Bo on jest rymbowca. Harpagany na kolarkach. I widać kominy elektrowni gdzieś w Morowice. Miało jeszcze jakieś 27 km. 3 godziny czasu ponad. Więc może to szarpniemy. Thank you.
jechać na... I 4 godziny. 12.25. 4 godziny w trasie. Jeszcze 3 godziny mi zostały. Zapaśnie. Także jest naprawdę zajebiście. To się tam wyrażę. To było zazwyczaj tak nie chodzi. Widać po lewej stronie Łysochora. Nie wiem, czy ją widzicie. Tam też harpagony pojechały. Na 300 i na 500 km. No ja się nie kwalifikuję na takie dystanse. To już jest poza moim zasięgiem. Może kiedyś, ale na pewno nie teraz. A czym później, czym nie skorzyj, tym gorzej, jak to się goda. No to zajedzę w Widowicach. Ale robimy koniec.
ten czas, ten moment, kiedy wjeżdżamy do Czeskiej Republiki. W trakcie Tour de Suecja. Wczoraj tutaj stoły celniki. Ja tu jechał autem. Siądź na nikogo. Oprócz tego auta. Czeska Republika to już oznacza, że są mnie niedaleko. Jeżdżamy już z terenu Czeskiej Republiki. Jeżdżamy do Bułkowic. Dziwę ci się jak nie. Tak, Garmin go trochę granica. Koniec rajdu. Ja już widzę meta. Dokładnie tak. Grupa 426, pani Anna Kubarska. Ja, pani medal. Dzień dobry.
zakopane, nie? Ja, no to rajza się skończyła. Nie wiem, jak, że kto tam przejechał, jaki czas był, ale w każdym razie... Taki jeszcze krótki komunikat, jako że już któryś raz z kolei udało nam się razem tutaj jako super koło organizatorzy Tour de Silesia zrobić tą imprezę wspólnie. Padł jakiś czas temu taki fajny, ciekawy pomysł i tutaj pan Piotr by się chciał tym pomysłem z wami podzielić. No właśnie, żeby uatrakcyjnić nasze festynowe spotkania, żeby nam było milej, radośniej, wesele nie tylko dla starszych, ale i dla dzieci, żeby te starty kolarskie również były tak troszeczkę na wesoło, postanowiliśmy ogłosić konkurs wśród wszystkich miłośników kolarstwa, a mianowicie, jeżeli chcecie się z nami zabawić, prosimy was o to, ażebyście stworzyli projekt w naszej ocenie nazwie maskoty, która będzie zwała się Silezik, od Tour de Silesia. Kształt, forma dowolna, tylko forma, żeby przybrała forma maskoty, która będzie tutaj nam chodzić i umilać czas na boisku. Można będzie sobie z nią zrobić zdjęcie, przytulić, pogłaskać, przespacerować. Jedyną formą, która was będzie obowiązywała, to żeby były zachowane kolory Tour de Silesia, czyli biały, szary, żółty, ewentualnie czarny. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na różne formy, czy to ptaka, czy kolarza, czy rakietę, bardzo bym prosił, żeby takie projekty spływały na maila tourdesilesia@gmail.com. Wśród uczestnika, którą, jeżeli wybierzemy jakiś projekt, obiecujemy, że będzie bardzo ciekawa nagroda. No to jeszcze dogrywam z telefonu, z mobilnoka. Tutaj jest fajny parking przy tym sklepie. Można parkować w dni niehandlowe. Tam ta zielona to jest moja machina teleportacyjna. No i cóż, jest medal. Pewnie, że jest. Musi być. Przejechałeś szybko. I cóż, trzeba powiedzieć wprost, że wszystko wypaliło dzisiaj. Dzisiaj było wszystko perfekt. I z całych tych wszystkich swoich rajzów, które robiłeś, a były dwie wcześniej, ta wyszła najlepiej. Pogoda zamówiona była, lampa jak piorun, 30 stopni. Jak widać, tu mnóstwo rowerzystów, tam jeszcze w cholerę aut. Tak więc jeszcze miałbym teraz pół godziny czasu, żeby dojechać na metę, ale dojechałem dużo, dużo wcześniej. Cóż powiedzieć, no. Czym cieszę i do zaś. A ja jadę już do domu, bo dzisiaj już jest fest wyplompany, więc musicie to zrozumieć. Setka wystarczy. A więc na razie. Hej.